Nowy Seat Ibiza to zabawa w odnajdź 10 różnic. Zmieniono przede wszystkim reflektory, zmniejszono grill, zmieniono zupełnie zderzak, zwłaszcza w dolnej części i dodano przetłoczenie na masę, którego wcześniej nie było. Linia boczna Ibizy w ogóle się nie zmieniła, natomiast z tyłu dokonano równie kosmetycznych zmian jak z przodu. Czyli nowe lampy i troszeczkę zmieniony zderzak. Auto nabrało nieco groźniejszego charakteru, a ostrzejsze rysy zarówno z przodu, jak i z tyłu dobrze podkreślają mocne kontury nadwozia. Seat Ibizą celuje w klientelę młodą, zarówno ciałem, jak i duchem. To auto dla kogoś, kto szuka czegoś więcej niż klasyki Volkswagena czy prostoty Skody. Mamy tu sprawdzone rozwiązania, przykryte modnym, świeżo wyglądającym płaszczykiem. Przestronność wnętrza to standard w tej klasie. Z przodu, jak widać, zmieści się właściwie każdy, natomiast z tyłu jest nieco ciaśniej. Bagażnik 292 litry. Jak widać, całkiem sporo jak na tak małe auto. Pod maską testowanego przez nas egzemplarza pracuje silnik 1.2 TSI. Moim zdaniem optymalny w tym modelu. Ma 105 koni mechanicznych, bezpośredni wtrych z benzyny i wspomagany jest turbosprężarką. Podobno nowa Ibiza jest idealnie nastrojona. Sprawdźmy to. Dlaczego uważam jednostkę 1.2 TSI za najbardziej pasującą do tego auta? Po pierwsze, mała pojemność oznacza niskie spalanie, ale też niskie koszty utrzymania, takie jak ubezpieczenie czy podatek. Z drugiej strony, nie musimy tutaj niczego się wyrzekać. Mała pojemność nie oznacza małej mocy. 105 koni mechanicznych to dokładnie tyle, ile w pierwszych autach typu GTI. Natomiast moment obrotowy 175 Nm. Dostępny jest już od 1550 obrotów na minutę. Taka charakterystyka silnika oznacza, że mamy tu jednostkę o dwóch obliczach. Po pierwsze, można nim jeździć jak zwykłym dieslem. Można zmieniać biegi już przy 2000 obrotów na minutę, a poniżej 1000 silnik w ogóle nie szarpie. Dzięki temu można zaoszczędzić dużo benzyny. Druga strona medalu to osiągi. 105 koni mechanicznych pozwala na bardzo dynamiczną jazdę. W całym zakresie obrotów silnik przyspiesza znakomicie do samego czerwonego pola. Przyspieszenie od 0 do setki 10 sekund, 190 km na godzinę prędkości maksymalnej. Myślę, że to w porządku. W tej wersji wyposażeniowej mamy skrzynię manualną 5-biegową. Można sobie dokupić skrzynię automatyczną DSG. Myślę, że 5 biegów w zupełności wystarcza do tego silnika. Dzięki jego dużej elastyczności nie ma problemów z przyspieszaniem czy wyprzedzaniem. Podwozie Seata Ibizy jest bardzo proste. Z przodu kolumna MacPhersona, z tyłu standardowa belka skrętna. Może nie nastrojone, ale zestrojone jest odpowiednio. Wydaje się, że jest sztywne, ale przy większych prędkościach doceniamy tego zalety. Atakując zakręty z dużą prędkością, chciałoby się nieco szerszych opon i większych kół. Natomiast dynamiczna jazda po wybojach w ogóle nie wytrąca z równowagi małej Ibizy. Układ kierowniczy jest precyzyjny, choć pracuje dość lekko. Hamulce dają poczucie pewności, natomiast opcjonalny układ ESP, który na szczęście można wyłączyć, reaguje na najmniejszy poślizg kół. Wisienką na torcie jest świetna pozycja za małą, regulowaną w dwóch płaszczyznach kierownicą. Natomiast smak tego tortu psują niezbyt wygodne i słabo wyprofilowane fotele. Podstawowa wersja z tym silnikiem, czyli Style, kosztuje 53 312 zł. Na wyposażeniu m.in. elektrycznie sterowane szyby z przodu, automatyczna klimatyzacja, radio z 4 głośnikami i 4 poduszki powietrzne. To ciekawe, że poprzednia wersja przy nowej właściwie nie straciła na urodzie. Poza tym nadal jest w ofercie, więc klient ma wybór pomiędzy dwoma identycznymi samochodami, ale z nieco inną stylistyką. Samochód wydaje się naprawdę dobrze nastrojony. Atrakcyjny wygląd jest przykrywką na sprawdzone i proste rozwiązania, dzięki czemu cena jest przystępna. Owe rozwiązania mimo prostoty działają znakomicie. Ibiza z benzynową jednostką 1.2 TSI tworzy świetną kompozycję. Do szczęścia brakuje lepszych foteli i przekładni DSG,
za którą warto dopłacić jedyne 5000 zł.